Z zespołem trenował Hubert Wołąkiewicz, który wraca po kontuzji. Kapitan Lecha liczy, że będzie gotowy na mecz ligowy z Jagiellonią Białystok. Pracę z nowymi trenerami ocenia pozytywnie. Czy pani siły jeszcze może nie? Dzisiaj akurat był taki trening regeneracyjny po tych trzech ciężkich dniach, więc mogę wejść z zespołem, nic nie dolega, także mam nadzieję, że nie jutro, ale od poniedziałku już wchodzę w normalny obrót z drużyną. W takim razie będziesz brany pod uwagę przy tym spotkaniu z Jagiellonią? No jeżeli nic się nie wydarzy, przez cały tydzień przepracuję i trener będzie tak uważa, że mogę zagrać, no to najbardziej. Jak wrażenia po tych kilku dniach z trenerem Skorżą i nowym sztabem? No tak naprawdę to dzisiaj miałem pierwsze zajęcia z trenerem Skorżą, bo tak zawsze gdzieś indywidualnie się mieliśmy, a to na siłowni i na boisku, także no dobrze, no zobaczymy, no to jest nowa miodło, że tak powiem, nowe reguły, nowe zasady będą, nowe założenia, także no trochę czasu potrzeba, ale myślę, że będzie dobrze. Ja widzę, że trener gdzieś tam was tak trochę nakręca, żebyście więcej z sobą rozmawiali, współpracowali, komunikowali się ze sobą. To ma wam pomóc właśnie odnaleźć się później też na boisku pewno. No bo tak, bo widać po tych trzech spotkaniach, że nie jesteśmy sobą, to nie jest ten zespół kolejarz był wcześniej, dlatego no potrzeba teraz takiej komunikacji, odżywienia tego zespołu i dlatego ten trener wprowadza takie nowinki.